Witajcie. Mam na imię Aneta i mam dzisiaj przywilej mówić do was. Przywilej dlatego, że poznałam żywego Boga. I chcę z wami się nim podzielić, opowiedzieć wam, jak go poznałam. Urodziłam się w rodzinie katolickiej, chodziłam do kościoła, byłam nauczona różnych religijnych ustaw, zakazów, nakazów, wszelkiego rodzaju przepisów, ale nigdy nie poznałam osobiście Jezusa Chrystusa. Przez to nie miałam relacji z żywym Bogiem. I dopiero wtedy, kiedy zawołałam do Niego ze swojego serca, kiedy byłam w momencie takim krytycznym w swoim życiu, bo nie chciałam żyć, to zawołałam do Niego: Jezus, spraw, żebym umarła albo żebym żyła. Najadłam się tabletek i jak widzicie, stoję tutaj i dzisiaj mówię do was. I tak jak wcześniej powiedziałam, chodziłam do kościoła religijnego, do kościoła katolickiego, do martwego kościoła, gdzie Bóg wisiał na krzyżu, a raz do roku śpiewano mu Oj maluszki. I jeśli ty robiłeś kiedyś tak jak ja, myślałeś tak, to chcę ci powiedzieć, że idziesz prostą drogą do piekła. Że jeśli nigdy nie zawołałeś serca do Jezusa, to idziesz prosto do piekła. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że każdy człowiek zgrzeszył, każdy na własny sposób i brak im chwały. I ja też kiedyś myślałam, że byłam grzeczna, byłam dobra, że nie miałam grzechów takich, które by mi nie pozwalały wejść do nieba, bo nie kradłam, nie zabijałam, nie ćpałam, byłam grzeczna. Ale możesz być dobrym grzesznikiem i też możesz pójść do piekła. I dzisiaj chcę ci powiedzieć, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry i On w wielkiej swojej miłości posłał Jezusa Chrystusa na krzyż. I to była miłość. I przez krzyż Bóg chce ci powiedzieć, jak bardzo On ciebie kocha. Dlatego, że ty zgrzeszyłeś i nie jesteś w stanie wypełnić prawa. Nie jesteś w stanie wypełnić 10 przykazań. Nie jesteś w stanie ich wypełnić. Dlatego Bóg posłał Jezusa Chrystusa. I ten Jezus Chrystus umierał w cierpieniu. Poniżony, odrzucony, umęczony. Jezus cierpiał na krzyżu za ciebie, za twój grzech. I On cierpiał za mój grzech. Ale ja zawołałam do Jezusa Chrystusa. I ja Go poznałam, narodziłam się na nowo. Przez to, że uwierzyłam w swoim sercu, narodziłam się na nowo. I ja mam pewność, że po śmierci pójdę do nieba. Dlatego, że Słowo Boże mówi, jeśli uwierzysz w swoim sercu i zawołasz do Niego, będziesz zbawiony. I to jest obietnica. Bóg daje ci dziś obietnicę, jeśli zawołasz do Niego ze swojego serca, jeśli zawołasz osobiście, nie klęcząc w kościele na kolanach i nic nie mówiąc do Niego, albo wtedy, kiedy będziesz religijnie odmawiał modlitwy, będziesz je klepał, one są martwe, ale zwróć się dzisiaj do Niego osobiście. Powiedz: Jezu, zapraszam Ciebie do mojego życia, nie chcę sam żyć, nie chcę już być panem i sterem w swoim życiu, ale chcę, żebyś Ty do mnie przyszedł. Wierzę w to, że umarłeś na krzyżu, wierzę w to, że zmartwychwstałeś i dzisiaj zapraszam Ciebie do mojego życia. I tylko w ten sposób, jak do Niego zawołasz ze swojego serca, będziesz zbawiony. Posłuchajcie, w kościele wam tego nie powiedzą, księża wam tego nie powiedzą, ale zbawienie jest łaski. Dzisiaj możesz być pewien tego, że pójdziesz do nieba po swojej śmierci. Pójdziesz do nieba, jeśli tylko uwierzysz, bo Słowo daje ci obietnicę. Jeśli uwierzysz, zbawiony będziesz. I to jest miłość Boga do człowieka. Ten dobry Bóg pozwolił ci żyć. Ten dobry Bóg wiedział, że nie wypełnisz 10 przykazań. On to wiedział. Dlatego w swojej miłości On poszedł. On poszedł i nie upierał się, ale poszedł na krzyż, umierał za ciebie. Tam też została pokonana choroba i śmierć. Bo Bóg ma moc wzbudzić do życia każdego martwego człowieka. Bóg ma moc uzdrowić ciebie z łupieżu, z raka, z czegokolwiek. Jeśli poczujesz się w swoim życiu opuszczony lub samotny, to chcę ci powiedzieć, że Jezus rozumie twój stan, dlatego że Jezus doświadczył tego stanu, bo Jego Słowo mówi, że wszystkiego doświadczył. Ten żywy Bóg
w ciele człowieka zszedł na ziemię, dał się poniżyć, wyrzekł się swojego bóstwa i zszedł na ziemię powiedzieć ci, że ciebie kocha. On chce ci powiedzieć, że ty nie musisz wypełniać 10 przykazań, bo nie jesteś w stanie. Jedyna rzecz teraz, która może ciebie oddzielać od żywego Boga, to twoje ego, które mówi ci, że ja pójdę do kościoła, że ja zmówię różaniec, jakąś inną modlitwę wyklepię. Ja pójdę do tej Marii, wiecznie dziewicy, będę się modlić, ale słowo mówi, że droga do Boga jest tylko przez krzyż. Nie ma innej drogi. Zawołaj do Niego. Jezus, zbaw mnie dzisiaj. Zbaw mnie dziś w tej chwili, Jezu. Nie chcę żyć sam. To takie niepopularne dzisiaj zawołać do Jezusa. Tak osobiście. Jezu, ja dziękuję Ci, że Ty umarłeś za mnie na krzyżu. Kiedy miałam 17 lat, to zawołałam do Ciebie, a Ty mnie zbawiłeś. I dziś mówię teraz do tych ludzi i dziękuję Ci, że każdy z tych ludzi może usłyszeć i może zdecydować sam, czy pójdzie do nieba, czy pójdzie do piekła. Tylko dlatego, że uwierzysz w to, co ja mówię, że Jezus Chrystus na krzyżu poniósł Twój i mój grzech. I jeśli zawołasz do Niego, zbawiony będziesz. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, nie czekaj ani chwili, bo nie wiesz, jak długo będziesz żył, nie wiesz, ile czasu Ci zostało. Chcę Ci powiedzieć, że to, co dziś do Ciebie mówię, to jest żywe słowo, to jest dobra nowina, to jest ta Ewangelia, która była 2000 lat temu głoszona przez apostołów. Dzisiaj ja tutaj mówię do Was, razem z moimi kochanymi braćmi i siostrami, którzy poznaliśmy żywego Boga. Każdy w swoim miejscu, w jakimś momencie swojego życia zawołał do Niego ze szczerego serca. I każdy dzisiaj ma szczęśliwe życie, dlatego że Bóg jest Bogiem obfitości. Bóg jest Bogiem obfitości. Nie musisz być samotny, nie musisz być opuszczony, nie musisz być chory ani zbolały, dlatego że Jezus to wszystko 2000 lat temu poniósł na krzyżu i dzisiaj jest wolność do wzięcia, bo Królestwo Boże jest dotykalne, Królestwo Boże jest realne, Królestwo Boże jest dla Ciebie. Dostałeś zaproszenie od żywego Boga, od Jezusa Chrystusa, kiedy rozlała się Jego święta krew. To dostałeś zaproszenie do Boga i dzisiaj, tak jak tutaj stoicie, możecie wybrać, czy chcecie iść do Boga, czy chcecie dalej klepać religię. Co chcecie? Decyzja należy do Was. Chcę Wam powiedzieć, że Bóg Was kocha i tylko miłość sprawiła, że On na krzyżu z miłości umarł za Was. To była czysta miłość, to nie było nic innego. Jezus się nie pomylił. Jezus się nie pomylił. On tam umierał za Was z miłości. Amen.